tego. Mianowicie, jakiś czas temu widzieliście, tam robiliśmy szyneczki, nie? Bo święta się zbliżają, no a tam w tym roku świąt za bardzo, no, rodzinnych nie obchodzimy. Natomiast w domu można sobie coś przygotować. Teraz tak, zobaczcie. To jest karkówka, którą zrobiłem w sposób taki jakby... Ona wygląda jak teraz by była zmielona, ale ona była po prostu, to były kawałki w kostkę pokrojone, karkówki wieprzowej. I ja je w środku w słoiku zrobiłem i zrobiła się taka z galaretką, zobaczcie ile galaretki jest od spodu. Zrobiła się, aż mi ślinka cieknie, karkówka w słoiku. Proszę bardzo. Ale druga rzecz... To jest w małym szynkowarze, zrobiłem schab wieprzowy, peklowany na sucho, O, proszę bardzo, zaraz wam pokażę, jak on wyszedł. Och, coś takiego. Zobaczymy, co on wart. A, dobra, tu jest trochę mokrego, bo... Schab niestety nie ma tyle zdolności do związania się żelatyny. Więc jest taka naturalna galaretka, ja nie dawałem dodatkowej żelatyny. Natomiast jest taka naturalna, ale ona jest taka bardzo... No widzicie, ona jest... Można ją zjeść. Ja lubię bardzo galaretkę. Poczekajcie, sobie wezmę. Jest smaczna. Natomiast... O! Zobaczymy, jak wyszedł w środku. Czekajcie, zrobię tak, żeby to jakoś tak zrobić wam. Poczekajcie, ja sobie tylko zaniosę. Patrzcie teraz, mamy chlebek i teraz tak, tutaj mamy schabik i sprawdzamy, kroimy pierwszy kawałek, taki grubszy. Tak wygląda, różowiutki, bardzo ładny. Proszę bardzo. Taki, o! Fajny, kruchutki, patrzcie! Patrzcie to! On jest suchy fest. Schab ma to do siebie, że jest dosyć suchy w porównaniu do na przykład szynki wieprzowej, czy łopatki. Prawda? No i co? Bierzemy sobie chlebek. Bez smarowania masłem. Nakładam taki gruby plaster. Mogę sobie tej galaretki dodać, bo ta galaretka ma troszkę tłuszczyku takiego. Proszę bardzo. O. I teraz takie oto kanapka. No. Dobra. Jest dobre. Teraz zobaczę kruk. Pyszna sprawa, moi drodzy. Polecam wszystkim dzieciom, kobietom w ciąży, chociaż kobietom w ciąży nie polecam ze solą peklującą, tylko ze zwykłą. Ale wygląda przecudownie. Teraz tak. Tak wygląda, a ja teraz szybko zrobię coś takiego. Moi drodzy. Teraz zrobimy taki miks, bo zrobimy sobie unboxing tego. Czyli zrobiłem karkówkę w słoiku. O kurwa. Ale siedzi. O! Ale siadło, ty, bo ona się...
Ja się boję tak dupnąć w dół, bo nie chcę, żeby... O, dobra. Tak wygląda z tłuszczykiem. I teraz tak, ja sobie kroję kawałeczek. Teraz wam pokażę, jak to wygląda po wyciągnięciu. Damy to na chlebek. No, takiego czegoś nie dostaniecie w sklepie, w konserwie. Tutaj macie całe kawałki mięsa, nic niezmielonego. Patrzcie to. Tutaj mamy... To jest akurat karkówka wieprzowa, peklowana na mokro. Z dużą ilością ziół, na liściu laurowym, majeranku i tak dalej. Były to takie mniej więcej kostki, tak jak tutaj. Czyli pokrojona. Usunąłem takie duże przerosty albo duże ilości tłuszczu, żeby było dużo mięska. Ale troszkę tłuszczu zostało, bo tłuszcz po prostu przenosi nam smak. Więc teraz mamy coś takiego, taką słoikówkę jakby. Jak widzicie, można sobie nakroić. No, gdybym tego nie otwierał teraz, to by było szczelne, to może długo stać. Teraz do lodówki to po prostu wkładam. Na trzy kanapki się opłacało? Nie no, to jest na więcej, bo Patrycja tego nie je. Jak już, to Patrycja taką szynkę je. Chociaż Patrycja jest niejadkiem strasznym, więc z nią jest naprawdę duży problem. Ile kosztował ten nóż RGB? Wykrzyknik noże sobie możesz wpisać. To jest nóż z Gerlacha. Wygląda w ogóle jak taki nóż, typowy nóż kuchenny zabójcy amerykańskiego takiego, nie? Myersa czy coś takiego. Taki typowy właśnie tak. No. Tak było, moi drodzy. Polecam. Róbcie sobie szyneczki domowe. Kombinujcie. Ja na przykład eksperymentuję. To jest taki sprawdzony schab. Szynka wieprzowa też jest sprawdzona. Ogólnie robiłem na początku z tego szynki z drobiu, z indyka i z kurczaka, ale są bardzo suche i nie polecam. Róbcie sobie wieprzowe, jest dobre. Tu mam z karkówki. Chcę jeszcze sobie z łopatki zrobić coś zajebistego, tylko muszę dobry kawałek łopatki dorwać. No i będziemy kombinować.